teraz stają wszyscy panowie tutaj. Więc panów się panie chowają, ponieważ żona będzie szukała, jak wody, jak myślicie, po nosku czy po pępuszku? Po nosku. Po nosku będzie pan... Cicho. Pan młody puszcza ją. Świadkowa, zadanie, świadkowa. Świadkowa, to masz zadanie. Będziesz tutaj prowadziła rękę, pani młody. Pan młody będzie musiał się schować. Pan młody będzie musiał się schować. I prowadzić, i szukamy, gdzie jest ta tego. Gdzie ten mąż? Zaczynamy tutaj od tego pana. Tu? Tak, tam. Tego pana wywołał. Gdzie ten mąż? Po nosku robię. Gdzie ten mąż? Gdzie on mi się chowa? Gdzie ten mąż? Gdzie ten mąż? Ten to buzi. Buzi. Gdzie ten mąż? Nie! Trzymać jej rękę. Rękę trzymasz. Buzi można nawet sprawdzić. Można sprawdzić. Gdzie ten mąż? Gdzie... Ten na pewno. Gdzie ten mąż? Gdzie ten mąż? Gdzie on mi się chowa? Gdzie ten mąż? Gdzie ten mąż? Nie ma to. Zupełnie przecież. Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się chowa? Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się chowa? Zapraszam tu jeszcze pomóc tutaj. Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się chowa? Tutaj, tutaj, tu. Tu, ten na pewno trzeba później. Tutaj, tutaj. No tu, tu na pewno. Na pewno ten. Później dajemy. Nie ten? Gdzie on jest? Musimy dać sprawdzić. Nie, nie. Też nie? Ten na pewno. No działam. Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się... Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się chowa? Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się chowa? Gdzie ten mąż, gdzie ten... Gdzie? Buzi! Dobrze. Siadajcie tutaj, z kamerą idziemy tam do tyłu. Siadajcie na krzesła, siadajcie sobie. Zapraszam nową parę młodą. Zapraszam nową parę młodą. Dawaj. Dawaj, dawaj. Para młoda, siadajcie. Ja będę śpiewał, chodźcie tutaj, jesteście nową parą młodą. Ja będę śpiewał taką piosenkę, patrz, stań tam koło swojej żony nowej. Ja będę śpiewał piosenkę, stańcie z tej strony, żeby tutaj wszyscy goście wiedzieli. Ja będę śpiewał piosenkę, a patrzcie, co para młoda robi, później będziecie musieli to samo zrobić, tak? Uwaga, ja śpiewam, patrzcie, co mi robię. Koszka, wódka, trzeba ją osłodzić. No nic? Młody, młodo, pocałuj, po uchu. Jak się całuje? Gorzka wódka... No w buzi. Gorzka... Gdzie? W ustach. Gorzka wódka, gorzka wódka, trzeba ją usłyszeć. Wasza kolej, mówię. 3, 4. Gorzka... Bo w rękę możesz pocałować damę, w rękę. Gorzka... Ale tak krótko... Gorzka wódka... Słuchajcie, robimy zawody, kto dłużej. Stara para młoda czy nowa para? Kto dłużej całuje? Uwaga! 3, 4, gdzie chcecie? Gorzka wódka, trzeba ją osłodzić. To dłużej, gorzka wódka. Remis, to remis, odważam. Dobra, słuchaj, teraz tak tutaj. Tak, ciebie zapraszamy tutaj, ponieważ będziesz musiał się swojej nowej. To już na przyszłość lekcja dla ciebie. Nie, może to akurat nie będzie twoja przyszła żona, tylko będzie jakaś inna dziewczyna. Ale wiesz, miał naukę, jak tutaj dziewczynę poprosić o rękę, tak? Ciebie to będzie. Każdy chłopak do dziewczyny jedzie na czym? Na białym koniu, tak? No na białym koniu, tutaj masz konia. Wsiadasz tutaj na rumaka, czy pokazuje. I bez rękę koniu, o. Jedziesz na koniu do żonki swojej, nowej. Uwaga, i masz takie okrzyki. Jedziemy, ale nie tak. Lekko. Trzeba pozwolić. Pokaż. Patrz, nie szurać, tylko tak pan wiesz. Zakiwać. Ale jak na rumach już jedzie, uwaga.
Tak, będziesz musiał przyklęknąć i powiedzieć coś miłego, żeby zgodziła się wyjrzeć Ciebie za mąż. Czy zaoferować może jakieś tam jest samochód na cenę, coś przekupić trzeba, żeby się zgodziła. Masz dać kupę, a wtedy możesz piosenkę zaśpiewać, zatańczyć. No to powiedz, że masz ten kluczyki, to na cenę Ci mogę pożyczyć. Pani Magda, zapraszamy.
Czyli tak, mamy, mamusie, tatusie, ciotki, bracia. Jest bracia. Pani młoda brata tutaj dawać. Pan młody brata dawać. Bracia. Dawać, dawać. I po jednej siostrze. Siostry macie? Baśka! Baśka! Basia, dawać. Pani Basia, siostra. O, tutaj bracia siedzą, tutaj mamy siedzieć siostry. Trzy sędy, pożyczamy. Można pożyczyć i wziąć. O, już jest, siostry. Każda porządna ma rodzina, co? Pieska. Pani młoda, słuchajcie, kogoś to będzie pieskiem w tej zabawie. Pan młody, to będzie pieskiem. Z krzesełkami. No to dziewczyna fajna jest. Może być dziewczyna, może być facet. Może być. Zapraszam pana. Zapraszam pana. Tutaj jest siostra. Jest siostra? Nie, no to dobra. A z której jest pani rodzina? Z tamtej? To tam. A jak jest chłopcem? No dobra. Pan jest siostra. Pan jest pieskiem? Tutaj pieska szukamy. Kto będzie pieskiem? Pan tutaj z krzesełkiem. I to jest zabawa w cyrk, czyli potrzebne są dwie osoby, które będą w tej zabawie słoniami. Słoniami. Słonia znać do zabawy. To będzie słoń. Będzie trzeba trochę pomachać. Zupełnie to trzeba biegać, można chodzić. Można spokojnie iść. Pieskowie, sprawdzamy najbliższe zdjęcie piesków. Brawo, pieski, prawdziwy losowy. Słonie, trąbami się wątką. Trąby to są nosy. Uwaga, panowie, noskami się proszę dotknąć. Jest. Słuchajcie, wiem o co chodzi w tej zabawie. Ja będę mówił opowiadanie. Jak w tym opowiadaniu powiem na przykład tatusiowie, to panowie wstajecie, proszę wstać. Pani młoda będzie liczyła punkty, pan młody będzie liczył punkty, tak? I idziecie za swoim rzędem, tutaj, tutaj, i wracacie środki. Kto pierwszy wsiądzie na krzesło, ta drużyna ma punkty. Możecie iść, możecie tak chyba, ale chyba pierwszy ta drużyna będzie za punkty. Jak siedzisz pieszą, tak samo powiem piesek, to pieski wstają, pieski w moją stronę, idziecie. I który piesek pierwszy siądzie na siedzenie, to ta drużyna zdobywa punkt. Tam trzeba wrócić. Że z kamerą przyjdzie, to była siłowa. Jak ścieknie, to musimy swoje miejsce, tak? Tak. Cały siostra jest. Chodź tutaj. Żeby nie było faula i nie Może wybierzemy się na przedstawienie, zaproponował słoń. Słoń. Szybciej, szybciej. To pierwszy. Oczywiście powiedziała ciocia. Ciocia! To szybko, szybko, szybko. Czy możemy ze sobą wziąć pieska i brata? I brata! Brat! Oczywiście powiedziała ciocia. Także poszli na przedstawienie i w pierwszym rzędzie siedziała mamusia usiadła. Gdy przedstawienie się zaczęło, oczywiście na sam początek wybiegła siostra. Gdy zaczęło się piękne widowisko, wtedy pies ze słoniem
podczas której brat i siostra... udali się do domu, żeby zrobić kolację dla taty. A w tym czasie babusia? Babusia! Razem z ciotką! Przyszły do domu, żeby zrobić kolację dla słonia i pieska. A w tym czasie siostra i brat zrobili piękne łyżeczko dla cioci. Także na tym spotkaniu dwie całe rodziny, dwie całe rodziny. Cudownie się bawiły, zaś mamusie, mamusie, mamusie. Zaś pieski i słonie. Dobra, zaprzyjaźnili się. Uwaga, pan młody, bez oszustwa, ile punktów? No będzie za 20. Za 20, ile powiesz, panie młody? 21. 21. Dobra, panie młody, ogłaszam remis. Przynosimy po kieliszku. Przynieście swoje kieliszki. Każdy nie przyniesie kieliszek swój. Dobra, każdy przyniesie po kieliszku. Dwie rodziny są wysportowane, widać. Bardzo dobrze wysportowane. No, aż brzuch wysportowane. Co? Przed przebiegnięciem. I polejemy, tak? Pan młody, polać. Jako facet, polać tutaj wszystkim, ponieważ oni będą pili za twoje zdrowie. We wspólnym biegu na około czasu. I zaśpiewajmy zdrowie dwóch rodzin. Para młoda śpiewa najgłośniej. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Dwie rodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją. Nie żyją nam. Wypijmy za zdrowie dwóch rodzin. I teraz zostawiamy dwa krzesełka na środku, ponieważ będzie to taniec. Taniec, odbijaniec. Kto będzie chciał, będzie musiał zapłacić. Para młoda zbiera pieniążki. Na co tam zbieramy? Na motor. Na motor. Będą razem jedzili na zakupy na motorze. Na motorze. Ale to szkodzi. Motorem robić zakupy. Przyczepka będzie. Krzesełka tutaj koło mnie, świadkowie. Siadają na krzesełka świadkowie. Tam, tam proszę. Tutaj, tutaj zapraszam, tutaj ten krzesełka. I odwracam. Oni będą, jeżeli będą pieniądze zbierać, to są dwie dawki, proszę wziąć. Proszę wziąć dawki, świadkowe i świadek. Wszystko, co jest możliwe, pana nie zaczyna na swoim wesele. Taniec,
wszyscy będą starali się odbić. I jedziemy.
i specjalna nagroda jest to pocałunek ostatnich wygrywających. Cały jeden policzek za to, że... O, brawo. No i końcowa wesela, cepinowa, teraz pora podać, siada tam czeka kasa. Dajcie, wy nie liczycie, dajcie im tą kasę. Siadacie, para młoda siada. Na krzesła. Bierita, gdzie te tace, bierzcie te tace. Przekazujemy parze młodej. Przekazujemy parze młodej. Tak. Uwaga, uwaga, chyba to zdjęcie zrobić historyczne na ten moment, żeby wybierało. Pani młoda przesypuje szybko wszystko panu młodemu. Jak? No tak, przesypuje. Pani młoda jest głową, a mąż jest szyją, tak? Dobra. Ma pieniądze? Ma. Daj mi jakąś taką serdeczkę, proszę, żeby to było z tym robić. Tam jest jakaś. O. Zrobimy tak, żeby te pieniążki do środka tu weszły. Radzę radę wyjść? Radzę. Ja mam go w. O. No to próbujemy. Tak, żeby te pieniądze się zmieściły tutaj do tego. Czekaj. Nie zwinie się. Nie ma. Tak, zjadę. Tak. Trzeba pani dodać. O tak. I dać mi tego koniuszki tej. Nie mu dać to. I przed rządem wziąłem. Przed rządem tak mam. Co? Przed rządem klęknął. Dołożony tam. Mam tu oddać. Klęknął, dawaj. Pracował ciężko, mąż czy nie pracował cały miesiąc? Ale ma kasę? Mało. No ale ma, dziękuję. No. Panie młody, zamknij kasę. Rozkwiat piesek. Ja nie oddam. Przepraszam. No zamknij tą kasę, dziękuję. Przepraszam. A teraz słuchamy. Słuchajcie, to się nagrywamy, tak? Nagrywa się? Tak. Nagrywamy, tak, dziękuję. Uśmiechaj się, że teraz się nie wiecie. I teraz ja do mikrofonu. Moja najukochańsza żonko tak ci każdego miesiąca wypłatę przyniosę.